Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, na dzisiejszym filmie. Z tej strony oczywiście Trąba. Z tej strony oczywiście zwykły kibic. Siemanko, kochani. Dobra, moi kochani, bo dawno nie mówię moi kochani. Albo po prostu cały czas to mówię i zapominam, że nie mówię. Nie, no moi kochani, tak często było moi kochani? No nie wiem, moi kochani, czy tak często było to moi kochani, ale moi kochani, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku? Taka będzie walka w drafcie. Tanio skóry nie sprzedamy. Tak? Na pewno? Na pewno. Na pewno? No na pewno, na pewno. Na 100%? No na 100% mistrzu. Dzisiaj, kochani, nie odpuszczamy i lecimy na maksa. Także oczywiście subujcie kanał, będzie fajnie wtedy i w ogóle kolorowo i elegancko. I zaczynamy! Moi drodzy państwo, a właściwie to przecież moi kochani, dzisiaj kolejny odcinek z następnym członkiem ekipy i jest to właśnie Trąba, bo wielu z was wręcz domagało się takiego właśnie draftu. Już zapewne zastanawiacie się, jakie będą wybory w dzisiejszym drafcie, czym będziemy się dokładnie kierować podczas tych wyborów. Otóż, zaraz to zdradzę, ale najpierw zostaw łapkę w górę i w komentarzu koniecznie napisz swoją propozycję odnośnie kolejnego draftu, czym tam będziemy się kierować. A jeżeli natomiast chodzi o to, czym teraz będziemy się kierować, to niczym innym jak... włosami, których u mnie jest dużo, a u Trąby jest mało. Wielu z was proponowało właśnie tego typu wybieranie, w związku z tym to właśnie będziemy robić, ale dodatkowo z racji tego, że mamy nasze ukochane tocy, to one będą miały dzisiaj pierwszeństwo. Mam nadzieję, że nie będzie w tym nic złego. Także kolego, koleżanko i wszyscy, co to oglądacie, przejdźmy już do wyboru w drafcie, ale zanim one, to powiem wam, że mam tutaj jeszcze dwie paczuszki przygotowane na dzisiejszy odcinek. Dwóch piłkarzy 82+. Bez zbędnego przedłużania, moi drodzy, pierwsza paka już leci. Zobaczmy, kto tam może być, czy jakiś dobry i bez walkoutu, po co nam walkout, są ekrany, Brazylijczyk. Środkowa obrona Atletico, to jest Felipe, czy jakoś tak mu na imię, na nazwisko w sumie, to jest imię czy nazwisko, nieważne, kochani, przejdźmy do drugiej paczki 82+. I ona w tym momencie już jest otwierana, zobaczmy, kogo nam tam FIFA dała, moi drodzy państwo, tutaj leci to inaczej, jest dobrze, chyba będzie Totsik, to jest Tots, czy nie? Jaka to jest flaga, to będzie chyba Tots, CPS, jest Totsik trafiony, haha! Tak naprawdę to mój pierwszy toc w tej FIFA, bo jeszcze wcześniej nie trafiłem. Także opłacało się, Dabo nam wleciał. No witam serdecznie, jest Trąba, jest Totsik. No i co, przechodzimy do wyboru w drafcie. Jeszcze nie zaczęliśmy draftu, a już jest fantastycznie. No to proszę bardzo, 300 FIFA points już nie ma, wybór formacji. No dobra, 4-2-2, niech tak się dzieje bez tych skrzydeł, ale będziemy sobie radzić może jakoś inaczej na początku. Kierując się włoskami, no to ciężko stwierdzić, ale Aguero, on ma chyba farbowany, tak? Trąba też tam zawsze lubił coś się bawić kolorkami, aczkolwiek teraz się nie bawi kolorkami, bo jest czoł. Także wydaje mi się, że kun Sergio Aguero, który też ostatnio dosyć ostro gra w FIFA, wskakuje do naszego składu jako kapitan. Zobaczmy dalej napastnika. Przypominam, tocy pierwszeństwo, a tak to krótkie włosy i tutaj chyba Benzema Lacazette lepiej niż Benzema. Wydaje mi się, że tak. Lacazette wybrany, dwóch napastników z Premier League. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dalej, tutaj ikony nie mają pierwszeństwa, moi drodzy państwo. A najkrótsze włoski, ale ten Ronaldinho by tu siadł. Ua, ale nie. Bruno Fernandes, takie są zasady w tym drafcie. Tocy pierwszeństwo, ikony nie. A tymczasem, no jeżeli chodzi o Radże, no to tutaj coś tam jest. A u De La Cruza chyba nic kompletnie nie ma. Także witam pana. Zgrania nie będzie, ale przyzwyczailiśmy się już do tego podczas tych draftów. I kolejny Zanetti, nie, David Luiz nie, bo David Luiz to bardziej tak jak ja, nadaje się do fryzjera. Śmieszne, nie. Fabinho naszym wyborem, kolejny gracz Premier League, koło niego środkowy pomocnik defensywny, Kante, tu jest Kante, są karty Tots. Tutaj Fernandinho zdecydowanie lepiej nam pasuje, także wybieramy Brazylijczyka z Manchesteru City. Tutaj chyba Kurzawa. Myślę, że tak. Proszę bardzo, kto teraz tutaj będzie, moi drodzy państwo, kolejny gracz Team of the Season so far, czyli Mukiele. I tutaj tak patrzę, chyba ten Vasin, Rosjanin z CSKA, prawa obrona, Totsik. Nie, ale Kelly Walker, nie może być inaczej. Kolejny gracz Premier League, dokładnie Manchesteru City, witam. No i cóż, pora przejść do bramkarza. Zobaczmy, kogo nam tutaj FIFA da. A Rufier po prostu widać... cały opędzlowany, można powiedzieć. Także wybieramy Francuza. No i co, 11 wybranych? Jest dobrze, na razie jest dobrze. Trzeba sobie to przyznać. Proszę bardzo, lecimy w takim razie dalej. Między tymi... Dobra, umówmy się tak, bez znaczenia. Możemy tu wybrać Handanowicza, ale gramy Rufierem. Nie będziemy zmieniać. Okej, okay. A następny zawodnik... Bal!
Będziemy grać balą, a zobaczymy, jak tą balą zagramy za chwilę. Tymczasem kolejny wybór, no to tutaj chyba Dani Carvajal. U mnie to ostre włosy do fryzjera. Trzeba iść i kolejny gracz Team of the Season, fantastyczny Simon. Tutaj chyba ten Cabrera, tak mi się coś wydaje. Włosów nie ma jakoś spektakularnie dużo. Tutaj chyba kolorkiem też coś tam jest podfarbowane, także wybieramy Kolumbijczyka. No i co? I weźmiemy Neymara Juniora i tylko i wyłącznie z racji tego, że on lubi eksperymentować ze swoją fryzurą, podobnie zresztą jak nasz główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli Tromba Bomba, a teraz po prostu Eden Hazard. Mario Fernandez? U niego fryzura raczej nie. Tylko stwierdzić, halo, bomba, tromba. Co to tutaj? No dobra, Renan Lodi. Zobaczmy, czy tutaj nie będziemy na razie zmieniać. Co ja? Później zmieniamy, tak? 3 sekundy musicie mi dać później, żebym to zmienił. A tymczasem kolejny zawodnik i zdecydowanie tutaj Sadio Mane. Z tej piąteczki zdecydowanie na wyróżnienie zasługuje Karamaoch i on trafia do naszego składu. No to, co ma na głowie, aż się uprosiło, żeby go tutaj wybrać. Zobaczmy w takim razie, kto dalej. Nie może być inaczej. Malutki Francuz Chelsea, kolejny gracz Premier League, Kanté. No i moi drodzy państwo, przed nami ostatni wybór w drafcie trąby, a to będzie zawodnik Yannick Carrasco. Witam, Belga. No i cóż, trzeba przyznać, że wygląda to całkiem nie najgorzej. Obawiałem się troszkę, że będzie gorzej, także jest nie najgorzej. No dajcie mi 3 sekundy, poukładam sobie to i zaraz rozpoczynamy rozgrywkę. Okej, moi kochani, tak wygląda nasz wyjściowy skład. Tutaj na pewno będziemy dokonywać zmiany. Ten De La Cruz zmieni się z Simonem, a to wszystko dlatego, że Simon nie zacznie od początku, bo on tutaj praktycznie z nikim nie ma zgrania, a wystawiać go na dwóch zgrania to jest bez sensu. Taki jestem super niezwykły taktyk. No i tak to wygląda, zobaczymy, jak oni się zaprezentują. No tutaj też Bala będzie zmieniany, no za Lodiego chyba, no bo nie ma nic innego. Także zobaczmy skład naszego pierwszego rywala. 4 ikony, karta to, chłopanie, zgrania tak nie ma mocno, ale Zidane, no, mógł być moim trenerem, bo tam włosów ma tyle co trąba, bez obrazy. I zobaczmy, moi drodzy, szybkie jeszcze zmiany, zanim rozpoczniemy, bo wiecie, o co chodzi. Chodzi nasz ukochany Simon i również Lodi na środek obrony. No i zobaczmy, na ile przeciwnik pozwoli nam grać, bo tam ma graczy dobrych do wykonywania niezłych rzeczy. Gdzie Simon? Halo? Jest już, pędzi Simon. Pędzi Simon, Simon odegra i Aguero 1-0, witam serdecznie, wszedł Simon, zrobił to, co do niego należało, nie, teraz dopiero wszedł, to przepraszam, no, ale z Simonem mam nadzieję, że jeszcze też coś asystujemy albo strzelimy. Teraz na pewno jest Simon, teraz na pewno jest Simon, Simon i dobitka, nie ma bramki, a je... co? Jaki to... co tutaj się wydarzyło? Ależ teraz poszedł Lacazette! Lacazette! Ła, karny! No, halo, halo, kolego, Janie Oblaku, ty. Nie, no to do piłki musi podejść nasz Simon. Dawaj mi Simona. Gdzie jest Simon? Gdzie jest Simon? Uwaga, Simon tu. Simon i pięknie w środeczek bramki. Simon, karta toc. 2-0. Trzeba przyznać, że klei nam się gra. Zresztą, kto oglądał ostatni odcinek mój z Adrianem, gdzie trzeba przyznać, no, forma życia. Jak nie widzieliście, zapraszam serdecznie. Tutaj odnośnik się pojawił u góry. Mukiele. Puu! Ależ brameczka z rzutu rożnego, no moi drodzy. Taka forma, fenomenalna. Raczej na pewno odpadnę w drugiej rundzie. Nie to, że wygram tego drafta bez przesady, że znowu też nie aż taka forma. Ale no, trzeba przyznać, nieskromnie powiem, że czuję po sobie, no, progres, jeżeli chodzi o moją jakość gry. Pan ojojo. Akcja była dobra, a to wykończenie. Tromba, co ty robisz z tym draftem, co? Zobaczmy raz jeszcze, moi drodzy, jak do tego doszło. Ja wiem, patrzcie na to. No, same widełki, można powiedzieć. Tam pajęczynka, która wisiała, to z pewnością już jej nie ma. Sorry, pajączku. Lecimy dalej. 4-0, 43 minuta. No to z drugą połową lecimy szybciutko. Dajcie mi tu brameczki. Nie ma czasu. Co to mi zrobił Messi, ty? Nie spodziewał się mnie tu. Ależ strzał. No i nic z tego. Aguero! 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 Puu! 5-0. Dziękuję, pozdrawiam. Dalej.
Proszę bardzo. Lacazette. Lacazette. Oj. Przepraszam. 6-0. Ale ładne to było. Musicie przyznać. Agüero. Pędzi po kolejną bramkę. Argentyńczyk. Oj, oj, oj. I kolejny rzut karny na 7-0. To musi być czerwona kartka. I tak też się dzieje. Simon. No i zobaczmy teraz, co zrobi. Czy bramkarz go wybroni? Ależ go teraz wybronił. No niestety nie ma siódmej bramki. Simon. No, mylą się najlepsi, tak? Simon. Oj, jeszcze Simon. Jeszcze Simon. Jeszcze Simon. Poda. Zagra. Strzał. Oj, 7-0. Fernandinho teraz strzelcem bramki. Karta toc. I mój przeciwnik strzelił honorową bramkę. 7-1. I pan sędzia zakończył to spotkanie, moi drodzy, w pierwszej rundzie. Wygrywamy 7-1. Nie wiem jak wam, mnie ten mecz bardzo się podobał. Kilka ładnych bramek. No ale cóż, zobaczmy jak to będzie w drugim spotkaniu. Ale najpierw skład przeciwnika. Proszę państwa, Eusebio, Messi, 190, Trent Alexander-Arnold, Kante, Totti też jest. Solidna jedenastka. Boję się tego przodu, bo tam ten Lemar, Messi, Eusebio mogą siać spustoszenie. Ale spokojnie, zróbmy zmiany i grajmy. Ojoj, 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 tu jest ten bal jeszcze niezmieniony. Rozpoczynamy najgorzej jak mogliśmy, no bo bal jeszcze nie został zmieniony. 1-0 po bramce Eusebio. Nie wiem, czy nie zaliczyło tej bramki, czy co, bo nie pokazało go w ogóle. Ale jednak zaliczyło. Uwaga, Lacazette! Puuu! 1-1, szybka odpowiedź, lecimy dalej. Bardzo dobry strzał. Simon! 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 Simon 2-1, państwo zobaczą na powtórkę, co zrobił Moses Simon. Trzeba przyznać, że to mu wyszło. No mnie też trochę wyszło, ale ja bez niego bym tego nie zrobił. Tak samo jak on, beze mnie. Zobaczmy raz jeszcze, tutaj... Oj, tam wykorzystał zasłonę bramkarza, który był zasłonięty przez obrońcę. Nieważne, ważne to, że wygrywamy 2-1. To było bez sensu, to też było bez sensu, że ta piłka tak się tam podbijała, proszę państwa. 2-2, tutaj zdecydowanie już dużo lepszy przeciwnik. O, mnie jak się odbija, to nie tak jak jemu. Lacazette, pum! 3-2. No i fajnie. Dalej. 19 minuta, 5 bramek. Przyznajcie, na takiego zwykłego kibica czekaliście, co? Ja przynajmniej tak. Spalony, spalony. Jak bez spalonego? 3-3, 21 minuta. Jak tam nie było spalonego? Przecież Eusebio wyszedł... Co za fantastyczny mecz. Fernandinho i Simon i gol! 4-3! No witam cię znowu na prowadzeniu. I puść go, i Agüero, i sam na sam. Agüero, Agüero, Agüero. Nie ma bramki, a to powinna być bramka. Miejmy nadzieję, że on nam nie strzeli bramki z ostatniej akcji. Albo nam strzeli. Uhuhu! No to nam strzelił Riquelme. Ale no on 5 strzałów, 4 bramki. Ja 9 strzałów, również 4 bramki. Czyli 4-4, jak ktoś ładnie widzi i to co słyszy, co ja powiedziałem. To lecimy z drugą połową, nie ma na co czekać. I pięknie, Agüero po raz kolejny pędzi sam na sam. Agüero, 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 Simon i... Obok bramki. Co? Taką bramę mi załadował? Któż to? Dele Alli? I puść Simona. No, Simuś, Simuś, musisz, musisz. O, dlaczego? Zawiodłeś mnie w takim momencie, kolego. Aczkolwiek... Co? Ajajajajajajaj, jaki głupi błąd. To już jest po meczu, proszę państwa, 6-4, przeciwnik podciął mi, ale no ja się tam zachowałem beznadziejnie. Przeciwnik wygrywa 6-4, kurczę, w pierwszej połowie jakbym był lepszy w defensywie, bo w ofensywie szło dobrze. Początek tej drugiej połowy przeciwnik, nie wiem, jakieś tam cheaty włączył.
Ostatecznie on wygrywa, chwała mu za zwycięstwo, dziękuję serdecznie za mecz Olympus. By the way, Dresden VfB wygrywa 6-4 ze zwykłym kibicem. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, czyli drafcie z trąbą, to byłoby wszystko. Jeżeli ten materiał wam się podobał i jeżeli moja forma, która, no nie ma co ukrywać, idzie powolutku do góry, też wam się podoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Nowych widzów i tych, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam do subskrypcji kanału ze dzwoneczkiem, bo to też jest ważne. I w komentarzu koniecznie napiszcie swoją propozycję odnośnie kolejnego draftu oraz to, czym kierujemy się podczas właśnie tych wyborów. Na dziś ode mnie to wszystko. Trąba, chciałbyś jeszcze coś dodać? No i tyle. Trzymajcie się i do następnego. Widzimy się już w kolejnym odcinku.